Inspirując się i wgłębiając w twórczość malarki Marii Wnęk, tworząc swój własny obraz autorski, postaram się przekazać idee i treści oraz przybliżyć sens tworzenia tego kierunku, czyli sztuki naiwnej. Przeglądając pracę, obrazy, rysunki artystki, postanowiłam wybrać 3 obrazy, które są dla mnie najbardziej charakterystyczne dla życia, dla twórczości malarki. Przeglądając oczywiście i bardzo szczegółowo analizując treści, które artystka przekazuje w swoich pracach, doszłam do wniosku, że całą jej twórczość można określić jako pamiętnik Marii Wnęk, pamiętnik z życia Marii Wnęk, ponieważ artystka w każdej pracy notuje swoje codzienne przeżycia, codzienne zdarzenia, spotkania z ludźmi, spotkania z ogólnie ze światem, spotkania ze zwierzętami i można to określić, że to jest jej właśnie życie i to życie po prostu jak gdyby codziennie notowała. Nie pisząc, ona napisała o sobie swój życiorys. Ja wybrałam 3 prace, które są najbardziej według mnie charakterystyczne dla jej osobowości. Wybrałam pracę, która jest pod tytułem Maria Wnęk karmi zwierzęta. To jest praca, która jest rozpoczęciem mojego tryptyku, ponieważ z tych 3 prac stworzę 1 obraz i można go nazwać będzie tryptykiem. Drugi obraz Marii Wnęk, którym się sugeruję, mogę to określić jako obraz o charakterze społecznościowym, stosunków międzyludzkich, które w świecie, w którym Maria Wnęk żyła, był dla niej trudny do zrozumienia. I tu muszę zaznaczyć i wspomnieć o tym, że artystka była dotknięta chorobą psychiczną, schizofrenią. Często przebywała na leczeniu w szpitalach psychiatrycznych. Tam również poddawana była między innymi i terapii, art terapii, czyli leczenia poprzez sztukę. I w trakcie takich zajęć i w trakcie również pobytu tam w tych instytucjach medycznych artystka stworzyła bardzo dużo prac. Chcę jeszcze podkreślić, ponieważ praca, którą tutaj prezentuję, ma bardzo charakterystyczny tytuł i bardzo ważny tytuł, dla życia artystki Marii Wnęk. Jak Maria Czub straszliwe katusze mi zadawała. I ten obraz jednak przedstawia te jej wielkie niepokoje, wielkie konflikty, które najprawdopodobniej spotykały ją ze strony osób nierozumiejących po prostu jej, jak również zresztą osoby najczęściej te nie rozumieją osób innych, a Maria Wnęk do takich należała, była po prostu osobą inną.
Trzecia praca, którą chcę tutaj właśnie umieścić i będzie to jak gdyby podsumowanie i będzie zamykać moją z kolei interpretację. Jest z kolei pracą, którą tutaj zademonstruję. I jak widzimy na tym obrazie, są bardzo wyraźnie w górnej części trzy postaci jak gdyby właściwie świętych, ponieważ mają, to jest charakterystyczne, bo obrazy Marii Wnęk są figuratywne, zaznaczone aureole i to jest właśnie ta Trójca Przenajświętsza, o której mówi tytuł. I to jest tytuł tego obrazu, Trójca Przenajświętsza ratuje Marię Wnęk przed śmiercią. Więc tu możemy domniemywać, że artystka była w sytuacji, która w zasadzie uratowała jej życie. Oczywiście jako osoba głęboko wierząca przypisywała to najprawdopodobniej cudowi, czyli uratowana od śmierci przez właśnie Trójcę Przenajświętszą, bardzo wyraźnie umieszczoną w kompozycji, w przestrzeni są oczywiście towarzyszące anioły, które również odgrywają tutaj dużą rolę. No i oczywiście sama postać Marii Wnęk już najprawdopodobniej uzdrowionej, ale bardzo też czarna postać leżąca, czyli ten moment zaznaczony, w którym artystka została jeszcze wyzwolona. Także są narysowane postacie, które towarzyszyły w tej jej wielkiej tragedii i najprawdopodobniej ją uratowały od tragicznej sytuacji. I to jak gdyby jest obraz, który jest hołdem dla po prostu życia. Chcę jeszcze zaznaczyć, nadmienić, zanim przejdę do tworzenia mojej własnej kompozycji, do mojego własnego obrazu. Chcę jeszcze opowiedzieć, że artystka była bardzo związana z miastem Nowy Sącz. Mieszkała tutaj przez kilkadziesiąt lat, ale również związana jest z ziemią sądecką, ponieważ urodziła się w miejscowości pobliskiej miastu i w zasadzie większość życia, oprócz tych chwil, gdzie musiała poddawać się leczeniu, była w zasadzie i żyła wśród mieszkańców, wśród społeczeństwa nowosądeckiego. Nie miała lekkiego życia, była osobą niewykształconą, skończyła zaledwie 4 klasy szkoły podstawowej, więc można by powiedzieć, że była wręcz analfabetką. Niemniej jednak jej twórczość została zauważona i w Nowym Sączu, w muzeum w Nowym Sączu znajduje się cała kolekcja jej prac malarskich, jak zarówno i rysunków, które są wykonywane węglem, jak również i oczywiście ołówkiem. Może teraz ja postaram się jeszcze powiedzieć, zanim przejdę do tworzenia mojego obrazu, interpretacji złożonej z tych trzech obrazków malarki,
Ja chcę powiedzieć, że wykonam to w technice akwarelowej. Artystka stosowała tą technikę, więc ja również się postaram zachować te zasady. Niemniej jednak mój obraz będzie to moją wizją, moją interpretacją. Te prace są wykonane przed przystąpieniem do malowania obrazu końcowego, tak jakby moje myśli, moje rysunki, moje notatki do końcowej pracy. Potem wstępie zabieram się do stworzenia mojego autorskiego obrazu. Tak jak powiedziałam, będzie to połączenie, inspirujących trzech dzieł Marii Wnęk w jedną całość. Delikatnie, laserunkowo i oczywiście jest możliwość uzyskiwania podwójnych plam barwnych, potrójnych plam barwnych. Niemniej jednak one muszą mieć tą swoją czystość i świadomie położone powinny być. To, że to się zlewa, to my się tym pobawimy później, to zupełnie nie szkodzi. To jest mój zamierzony efekt. Ponieważ moje malarstwo na tym mniej więcej polega. Myślę, że kolorem odtworzyłam już częściowo nastrój, jaki mógł panować wówczas, kiedy Maria Wnęk przebywała ze swoimi pupilami. I przejdę teraz do następnego etapu jej życia. Kolorem agresywności, chęci wywarcia wpływu człowieka, zależności międzyludzkich. Ja oczywiście tworzę obrazy, które widzę w swoim własnej, swoimi oczami, w swoim własnym wnętrzu. Nie robię nigdy żadnego szkicu, który uważam zupełnie za zbyteczny. A jest to obraz, w zasadzie jest to część mojej pracy, która jest inspirowana obrazem pod tytułem Jak Maria Czub koszmarnie mnie nękała.
centralnym punkcie, które tutaj zaznaczam ciemniejszą farbą, jest to całe zamieszanie, które wywołuje ten koszmar stworzony człowieka przez człowiekowi, czyli dotyczący bezpośrednio malarki. Natomiast poszczególne elementy, które się tutaj znajdują, są tymi obserwatorami, którzy patrzą na albo uczestniczą w tej nieprzyjemnej sytuacji. Biel jako kolor neutralny, imitowane postacie. Żółć w partiach dolnych użyję jako charakterystyczną plamę, która będzie plamą radości. Sądzę, że na tym zakończę już pracę nad obrazem. I bardzo serdecznie dziękuję.